Siemka, z tej strony Prosołut i witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Brotherhood. Jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy sobie siódmą sekwencję, sobie skończyliśmy, a w tym odcinku zabierzemy się za skarby w dzielnicy antycznej. Podzielimy sobie to na dwie części. W tym odcinku zbierzemy sobie 24 skarby i w następnym jeszcze 24. Tak więc zaczynajmy. Jedną mamy tutaj pod dupskiem, że tak powiem. Garnek z terakoty się przyda. Już chyba mamy maksymę tych garnków, żeby coś tam zdobyć. Fajnie, to jest pod ziemią wszystko. Tak to mam rozumieć? Albo na górze. Aż tak pojebani to chyba nie są. Czekajcie. Truly do you walk in the shadow if you do not come. Bo to była przecież wieża Bordziów. No tak. To na piątym poziomie. Albo S akurat. Aun. Bo jeszcze zacznę leżę Romulusa. W ogóle będzie śmieszne. Kto mi spami? Ja pierdykam. Którędy ja mam iść? No. Patrzcie, tu coś jest. Patrzcie, to chyba się wpina wszystkie klucze Romulusa. A my jeszcze nie mamy wszystkiego. Żywe srebro. Nie, no jeszcze poczekamy. Wstrzymamy się. Nie robimy tego w tym odcinku. Postanowione. Zielony jaspis.
O, widzę, że to już chyba nie będzie na tym. Znaczy w... O, no i fajnie. Myślałem, że to znowu będzie w podziemie. Ale może w następnym odcinku zabierzemy się za to ostatnie leże Romulusa. Zobaczymy, czy mi cierpliwości starczy. Chyba 4 skrzynki już zebrałem, czyli zostały mi 20 do zebrania w tym odcinku. Paciorki buddyjskich mnichów. Zejdź. Pomidory. Nie wiem na chuj. Ale kurwa, pomidory. Czekajcie. Aha, dobra. Musiałem już się podrapać. Kadzidło. No to co kurwa, Koloseum. Zabawa, nie? Kurwa, zabawa po prostu. Teraz nagle to tyle ludzi jest. Kurwa. Idiota.
Czekajcie, muszę się znowu podrapać. Dobra, fajnie, fajnie. Amazing. Amazing, Ezio. Powinieneś być z siebie dumny. Atlet. Atlet, tak. Ezio Atlet, XZ. Ezio Sierot, X, kurwa. No. Ledwo co? Byś spadł. Indiański brylant. Czekajcie. Wejdę sobie w DNA i zobaczę, ileż mam skarbów. Dziewięć, czyli jeszcze 15. To dużo. Ja pierdolę, to jest skomplikowane. Ja tu byłem w tamtym odcinku. Pierścień w kladach. Jeszcze dwie. Myślałem, że jedna została. Wszyscy wiadomo, co mi w dupę. Wow, pierwszy raz tak zleciałem.
kurwa, zejdę na dół pewnie i będę musiał znowu wchodzić na górę. O, chyba że zbiorę ten skarb jeszcze przed tym. No kurwa! Czemu mi kamera schodziła w dół? Czekajcie. No tak. Ja pierdolę. Jakby nie mogli zrobić tego gdzieś bliżej. Poczekajcie, zbiorę najpierw to. Czyli to jest jeszcze gdzieś na dole? Nie, no ja nie mogę po prostu. To jest chore już, żeby tak kryć skarby. Rozumiem skryć 2 lub 3, ale nie 5 albo 4 w jednym miejscu. Po różnych piętrach w dodatku. Imbecille. Dobra. Mamy to. Wszystkie skarby w koloseum zjebanym. Teraz już będzie tylko z górki. Naprawdę. Mam nadzieję, ja pierdolę. Czekajcie. Kurwa, 6 minut mi zostało, żeby jeszcze coś obejrzeć sobie przed graniem z Laurą. Chyba że mi się wylosuje, jeśli chodzi o serial Impastor. Może. Dobra, niech się wylosuje. Ja zaznaczę kolejny skarb i zobaczę. Ile mi zostało? Jedenaście. Pamiętniki wampirów mi się wylosowały. Ech.
O! Kupujemy. Póki możemy. Jeszcze większy przychód. O tak, give me money, give me money. Terme di Traiano. Dobra, to zaraz obok jest kolejny. Królicza łapka. Czekajcie. A koło kolosem w końcu nie kupiłem. No kurde, no. Chyba muszę tu wejść, wiecie? Żeby się tam dostać normalnie, bo tak to inaczej się rota chyba nie wejdzie. No. Like I said. Tam jeszcze będę musiał po flagę bordziów iść. W jednym odcinku. Fajnie. Fajnie. O, to są dwa skarby. Super. Jak jakiś random, nie? Muszę sobie kupić lekarstwo, jak będę u medyka. Patrzcie, to gdzieś pod ziemią będzie. To czekajcie, najpierw zbiorę sobie to. Ej, czy może tu jest wejście? Nie. Tu mamy skarby. Patrzcie, ale jeden skarb będzie na górze jednak. Chyba. Nie. Budite, budite. Może jest jakaś jaskinia, no. Pierdolę. Załamią mnie psychicznie w tym asasynie. Dobra.
Kurwa. No gdzie ja mam wejść? Dobra, już wiem, gdzie ja jestem w ogóle. Wow. Aksamit. Kość słoniowa. I 3000 łącznie z dwóch skrzynek. Który to już będzie skarb? Jeszcze 4 nam zostały. Dobra. Czyli to będzie 21. No tak, pewnie, bo ja przecież tak robię, nie? No, w końcu myślisz. Budite, budite. Dobra. Dostałem się. Zostaw go, ja chciałem się tego przepchać. Właśnie. Dawno nie robiliśmy żadnych zleceń zabójstwa. Nic a nic, nawet żadnych aktualizacji nie dostałem. Dobra. To rekrutka pójdzie na solo misję. Otruj ambasadorów w Rzymie. Kolonia. Dobra. Możemy iść dalej. Kurwa, byłem kiedyś tu w tym rogu mapy? Byłem. Chyba było nawet coś z machiną wojenną. Musiałem wynająć złodziei, żeby tam jakieś poboczne zadania wykonać. Szafran. Dobra, jeszcze 3 skrzynki. Dlaczego mnie tak rozmusza? Ja się boję Valhalla robić na 100%. A tu było.
No to zajebiście mi poszło. O nie, wcale byś się nie mógł złapać tej wnęki, nie? Boże, co za niedojeb. Czerwony jaspis znowu, nie wiem po co. I chyba ostatnia skrzynka. Chyba. Podkreślam. No. Dobra, mamy 24 na 48, czyli mamy połowę, tak więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie, czyli do zobaczenia w następnym odcinku z Assassin's Creed Brotherhood.